A z nami Mister Polski 2015, czyli Rafał Jąkisz. Całkiem niedawno jeszcze mogliśmy oglądać jego zdjęcia prosto z Filipin, a teraz już siedzi tutaj obok mnie. Witam cię serdecznie, cieszę się, że możemy porozmawiać, bo ty kilka godzin temu wróciłeś z Filipin. Dobrze się czujesz? Wszystko już w porządku u ciebie? Tak, dzień dobry, kłaniam się wszystkim. No tak, dopiero wróciłem. Są to moje pierwsze godziny powrotu z Filipin. Ciężko jest się przestawić, ponieważ czas na Filipinach to 7 godzin różnicy. Dieta również inna, na Filipinach bogatsza o tłuszcze. W Polsce na co dzień jadłem inaczej, więc kwestia tego, by się przestawić, to naprawdę jest, myślę, że tydzień czasu minimum. No właśnie, ja zapytałam się, czy u ciebie już wszystko dobrze, bo do nas dotarły tutaj niefajne informacje, że podobno się rozchorowałeś, no więc wszyscy się zastanawiali, no co się dzieje z naszym misterem, zwłaszcza tytuły się pojawiały, ty tego pewnie nie czytałeś, no bo byłeś tam, nasz mister się rozchorował, co ci się tak naprawdę tam działo? Co mi się działo? No właśnie chodziło o tę dietę, bo dieta na Filipinach była... Zdecydowanie różniła się od tego, co jadłem w Polsce. Była bogatsza o tłuszcze, była ciężkostrawna dla mnie i posiłki były na tyle duże, że nie przyswajałem ich w taki sposób, jaki powinienem. Gorzej się czułem na co dzień. Moja waga drastycznie poszła w dół, ponieważ jadłem coraz mniej. Miałem problemy gastronomiczne, no ale było z czasem coraz lepiej, ponieważ zaopiekowali się mną odpowiednio. Byłem i w szpitalu, dostałem leki. Organizatorzy sprostali wymaganiom moim, bo ponieważ no, było mi ciężko, stanęłem na nogi, pojawiłem się w finale. Czas wrócić po prostu do tego, co było. Myślę, że treningi w Polsce po powrocie teraz pierwszorzędną kwestią. No, wyglądasz całkiem dobrze, moim zdaniem. Wcale nie widać, że aż tak schudłeś. Ile tych kilogramów zrzuciłeś? No, okrągłe 7 tak naprawdę. To jest dla mnie spora liczba, bo to w przeciągu 2 tygodni naprawdę da się odczuć. Widzę tą różnicę w lustrze, bo 7 kg, no każdy chyba by zobaczył. Ale powiem ci, jak to wyglądało? Ty żeś zasłabł, czy co się stało, że nagle się źle poczułeś? Wiesz, no ja nie wiem, jakie objawy miałeś, no bo naprawdę informacje spływały do Polski bardzo, bardzo niedobre. W ogóle się wszyscy zastanawiali, czy ty weźmiesz udział w tych wyborach. Oj, nie wiem, ja nie czytałem tego, ponieważ, no mówię, 7 godzin różnicy, więc w momencie, kiedy to wszystko się tutaj pojawiało, to ja sobie smacznie spałem w hotelu tak naprawdę, ale no... Zastanawiałem się również, czy pojawia się w tym finale, bo w ostatni dzień, kiedy szlifowaliśmy choreografię do układu finałowego, poczułem się właśnie najgorzej i w tamtym momencie zadałem sobie pytanie, czy ja dam radę w ogóle. Ale co ci się stało? Zacząłem mieć poważne problemy z moim żołądkiem, z jelitami, czułem po prostu potworny ból i nie mogłem, zwijałem się z bólu, leżałem około 2 godzin w sali gimnastycznej, gdzie się odbywały treningi i po prostu starałem się pozbierać i wrócić do treningów. Dostałem leki, stanęłem na nogi i kolejnego dnia już na scenie z chłopakami ćwiczyliśmy już układ w teatrze, układ finałowy.